Gabriel Kay, kanadyjski pisarz fantasy urodzony w 1954 roku, znany z tego, że współredagował Silmarillion Tolkiena, a później rozpoczął samodzielną karierę pisarską. Jego powieść Pieśń dla Erbon właśnie ukazała się po polsku. Czy widziałeś kiedyś średniowieczne mapy, takie, w których kształty nie do końca przypominają ten świat, który znamy z Globusa? Z geografii takiej w miarę nowoczesnej. Mm-hmm. Nie, to jest fascynujące. Ja uwielbiałem oglądać takie stare mapy, gdzie świat nie był podobny do tego, jakim my go znamy teraz. Włoski but był taki powykrzywiany. Zupełnie zdeformowany. Mm-hmm. Tak było określone trochę na oko, trochę tak jak ten świat wtedy widzieli, bo mało widzieli i mało go rozumieli i tak go opisywali. Anselm, który zawsze był uznawany za pierwszego i może największego ze wszystkich trubadurów Arbon, miał skromne pochodzenie. Był najmłodszym synem pisarza z zamku pewnego barona pod Courvès. Ciemnowłosy, średniego wzrostu, odznaczał się cichą mową, która jednak sprawiała niezwykłą przyjemność wszystkim, którzy go słyszeli. Delikatna, alternatywna rzeczywistość. Tak, ale właśnie... Ona nie jest alternatywna tak, żeby odrzucało cię to na pierwszy rzut oka. Ty niby wszystko wiesz, niby wszystko rozumiesz, ale podskórnie on wprowadza te dobre, drobne zmiany, drobne elementy i mamy fantazy. I równocześnie nie ma żadnych autentycznych postaci. To, co w literaturze alternatywnej często się zdarza, że mamy inną historię tego samego człowieka. Tu mamy obcy świat. I pisarz nie jest taki uwięziony w gorsecie prawdziwej historii, może wymyślać, co się zdarzyło w tych krajach. No, Kay jest zdolny. Kay jest zdolny i on potrafi to samemu wszystko zrobić i rozplanować. On nie musi czerpać z gotowych rozwiązań. On czerpie z gotowych światów, ale tworzy postacie tak jakby od nowa. Cenili go za jego muzykę i dowcip, a także za dyskrecję i spryt, które skłoniły hrabiego do zlecania mu licznych ryzykownych misji dyplomatycznych poza granicami Arbon. Ta powieść to uzupełnienie w naszej bibliografii Kaya, ostatnia nieznana jego w Polsce powieść, Czasy francuskich trubadurów, no i to, jak świat wtedy wyglądał i że tak naprawdę jeden trubadur mógł zmienić losy świata, ale też świat mógł zmienić jego losy. Nie jesteśmy dziećmi ani pośrednimi mieszkańcami tej ziemi, a ja potrafię wypić kielich wina z wieloma różnymi mężczyznami. Zmusiła się do unieruchomienia jego wzroku spojrzeniem swych ciemnych oczu. Przełknęła ślinę i dodała: dzisiaj poczniemy dziecko. Człowiek jest małym trybikiem, także niewiele ma do powiedzenia. I choćby się bardzo fantazy, czy w literaturze pięknej. W literaturze fantazy jeszcze czasami ma wszystko do powiedzenia, ale ta powieść jest znacznie bardziej realistyczna niż większość literatury fantazy. Tak jak to u Kaya bywa ostatnio.